Witajcie kochani, z tej strony Zeus. Chciałem dzisiaj Was zainteresować inicjatywą o nazwie Akademia Menadżerów Muzycznych. Jeżeli chcielibyście pracować jako menadżer muzyczny, macie okazję dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy od osób, które te prace wykonują i jakby mają doświadczenie dokładnie w tym zawodzie. W Warszawie odbędą się szkolenia, które mogłyby Was zainteresować. Generalnie bierze w nich udział bardzo dużo osób, stricte związanych właśnie z show biznesem i pracujących z artystami. Między innymi dla osób, które interesują się rapem, mogę wymienić Sławomira Pietrzaka, czyli szefa SP Records. W SP Records wydawał m.in. Kaliber 44. Będzie Yakuza, którego znacie z Wielkiej O, który zajmuje się jako managementem Tedego, Warszawskiego Deszczu i tak dalej. Do wygrania, z tego co wiem, jest m.in. staż w Step Records, czyli też jakby interesująca sytuacja, kiedy możecie się wykazać i dowiedzieć się, jak tak naprawdę wygląda praca menadżera muzycznego. I chyba tyle. Chciałbym Was serdecznie zaprosić do tego, żebyście przynajmniej zainteresowali się tym tematem, bo możecie naprawdę wejść profesjonalnie w te kwestie. Pozdrawiam.